zakończeniu wojny i okupacji niemieckiej w 1945 roku władze polskie dokonały zmian w podziale administracyjnym kraju. W połowie marca 1945 roku wznowił działalność powiat tczewski, w skład którego wchodziły miasto Tczew i gmina Tczew, miasto Pelplin i gmina Pelplin, miasto Gniew i gmina Gniew, gmina Godziszewo, gmina Słupkowy, gmina Małe Walichnowy, gmina Opalenie, gmina Morzeszczyn. Na przestrzeni lat kształt administracyjny powiatu zmieniał się wielokrotnie. Ostatecznie został zlikwidowany na mocy ustawy z dnia 28 maja 1975 roku. Kolejna reforma podziału administracyjnego, przeprowadzona w 1998 roku, wprowadziła trójstopniowy podział władzy, wydzielając 16 województw, w tym województwo pomorskie, w skład którego wszedł powiat tczewski. Powiaty powróciły do struktury państwa po prawie ćwierćwieczu od reformy 75 roku, ale powróciły w zupełnie innej postaci. Nie były już częścią scentralizowanej i jednolitej struktury organów władzy państwowej, a w pełni autonomicznymi jednostkami samorządowymi. Pierwszą siedzibą starostwa powiatowego był budynek przy ulicy Dąbrowskiego 18, a wkrótce potem dołączył do niego budynek przy ulicy Łaziennej. Po wyborach, które odbyły się jesienią 1998 roku, na dzień 4 listopada zwołano pierwszą historyczną sesję Rady Powiatu Tczewskiego. Na sesji tej wybrano prezydium Rady, w skład którego weszli Franciszek Drelich jako przewodniczący Rady oraz Barbara Kamińska i Jarosław Gołąbek jako wiceprzewodniczący. Licząca wówczas 40 radnych Rada tego samego dnia wybrała zarząd powiatu tczewskiego, na czele którego stanął Marek Modrzejewski. Jego zastępcą został wybrany Mariusz Wiórek. W skład zarządu pierwszej kadencji weszli również Jerzy Cisewski, Mirosław Pobłocki oraz Józef Puczyński. Budowanie struktur powiatowych to było duże wyzwanie. Powiat musiał zajmować się takimi dziedzinami życia jak oświata ponadgimnazjalna, jak ochrona zdrowia, jak zarządzanie domami pomocy społecznej czy drogami powiatowymi. To były zupełnie nowe dziedziny aktywności. Jednym z najważniejszych problemów do rozwiązania dla samorządu powiatowego było zadłużenie Zakładu Opieki Zdrowotnej i podtrzymanie działalności szpitala powiatowego. Sprawa finansowania i funkcjonowania SPZOZ powracała jak bumerang. Niedoszacowanie kosztów procedur medycznych, brak pieniędzy w budżecie na restrukturyzację stanowiły główne przyczyny zapaści ZOZ. Na początku trzeciej kadencji dług sięgał 24 milionów złotych. W związku z tym ówczesne władze podjęły decyzję o utworzeniu z dniem 1 sierpnia 2008 roku spółki Tczewskie Centrum Zdrowia. Do końca trzeciej kadencji zrealizowano m.in. budowę ośrodka z rezonansem magnetycznym i tomokomputerem, budowę profesjonalnego laboratorium i punktu pobrań czy ośrodka dializoterapii. 31 maja 2011 roku Tczewskie Centrum Zdrowia Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością przekształca się w Szpitale Tczewskie Spółka Akcyjna. Dzięki przekształceniu z SPZOZ-u w spółki kapitałowe udaje nam się rozwijać, remontować i prowadzić naszą działalność w lepszej i wydaje się też skuteczniejszej formie niż to było możliwe w SPZOZ-ie. Rozbudowa tczewskiego szpitala kosztowała ponad 19 milionów złotych. Poprawiła jakość i zwiększyła dostęp do usług medycznych świadczonych w placówce, zgodnie z normami, które zaczęły obowiązywać od 2016 roku. Pierwszy etap inwestycji objął m.in. remont oddziału neonatologicznego oraz położniczego, pracowni rentgena oraz gabinetów lekarskich na oddziale chirurgicznym. Kolejnym etapem rozwoju spółki było uzyskanie pożyczki w ramach mechanizmu finansowego Jessica w wysokości 2 200 000 zł. Obecnie, dzięki podjętym inwestycjom, spółka przynosi zyski. Nie ma obaw o wypłacalność placówki, zaś sprzęt medyczny przez nią nabywany jest sprzętem najwyższej jakości. Już w pierwszej kadencji władze powiatu tczewskiego podjęły także działania zmierzające do poprawy infrastruktury drogowej powiatu. Przez 25 lat wyremontowano lub przebudowano zdecydowaną większość dróg. W samej obecnej kadencji jest to około 80 km wraz z towarzyszącą im infrastrukturą.
Większość tych inwestycji możliwa była dzięki współpracy finansowej z samorządami gminnymi. W trzeciej kadencji władze powiatu stanęły również przed kolejnym problemem do rozwiązania. W tym czasie powiat był zarządcą 6 wiaduktów, których stan wymagał przeprowadzenia kompleksowych remontów. Dzięki porozumieniu z władzami miasta Tczewa udało się wyremontować 2 wiadukty przy ulicy Rokickiej oraz 1 Maja. Rozpoczęto naprawę wiaduktu kolejowego w ciągu ulicy Wojska Polskiego. Zadanie to zostało ukończone w 2011 roku. Oczkiem w głowie wszystkich kadencji władz powiatu tczewskiego był most tczewski i chęć przywrócenia mu dawnej świetności. W 2004 roku udało się wpisać obiekt na listę międzynarodowych zabytków inżynierii technicznej, jednak środków na jego remont wciąż było zbyt mało. W 2012 roku w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego udało się pozyskać 1,5 miliona złotych na opracowanie dokumentacji przebudowy mostu. W 2014 roku dzięki dofinansowaniu z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego wyremontowano 4 historyczne wieżyczki i odbudowano 5 filar oraz łącznik między wieżami. Natomiast na kompleksową przebudowę udało się pozyskać 23 miliony złotych dofinansowania z Ministerstwa Finansów. W trakcie 5. kadencji kontynuowano remont zabytkowej części mostu, którego koszt wyniósł 29 milionów złotych. Początki funkcjonowania samorządu powiatowego nie były też łatwe z punktu widzenia kształtowania się systemu oświaty. Należało odpowiednio ukształtować sieć szkół oraz dostosować profile kształcenia do potrzeb rynku pracy. Dzisiaj w strukturach powiatowych funkcjonuje 10 placówek oświatowych, w tym 2 licea ogólnokształcące oraz 2 placówki o charakterze specjalnym. Wyzwaniem dla systemu edukacji w powiecie tczewskim są stale zmieniające się potrzeby rynku pracy. Jednak wydaje się, że placówki dobrze odnajdują się w tych warunkach. Coraz bardziej satysfakcjonujące są wyniki egzaminów maturalnych, a dzięki wsparciu środków zewnętrznych szkoły dysponują coraz lepszym wyposażeniem i warunkami pracy. Od samego początku samorząd powiatu tczewskiego przykładał wagę do stworzenia atrakcyjnej oferty sportowej. W latach 2002-2006 przy 2 LO w Tczewie powstała hala widowiskowo-sportowa, która dziś jest miejscem rozgrywek w ramach najwyższych klas rozgrywkowych. Powiatowa baza sportowa to również hala sportowa przy zespole szkół branżowych, kompleksy boisk wielofunkcyjnych oraz popularne orliki, które powstały w latach 2009-2012. Od 2006 roku prężnie działa też Powiatowe Centrum Sportu, które jest inicjatorem i organizatorem wielu imprez sportowych odbywających się na terenie powiatu. Jednym z bardziej znaczących wydarzeń na przestrzeni 25 lat funkcjonowania samorządu powiatowego był akces Polski do Unii Europejskiej, który otworzył polskim samorządom drogę do pozyskiwania znacznego wsparcia finansowego na realizację zadań inwestycyjnych i społecznych. W trzeciej kadencji powiat tczewski uzyskał dofinansowanie na realizację 7 projektów społecznych, w kolejnych 4 był partnerem, oraz 8 projektów inwestycyjnych. Prawie 8 milionów złotych pozyskano na budowę Centrum Transferu Europejskich Systemów Wsparcia i Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych, obecnie CAON. Sukcesem były także projekty skierowane do szkół i placówek oświatowych, w ramach których zakupiono m.in. sprzęt komputerowy i techniczny, a także zgromadzono fundusze na dodatkowe zajęcia, kursy i staże. Wsparcie to było kontynuowane w trakcie 5. i 6. kadencji, kiedy to na podniesienie jakości edukacji zawodowej powiat uzyskał wsparcie ponad 11 milionów złotych. W ramach zadania pod nazwą Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej szkół ponadgimnazjalnych powiatu tczewskiego od 4. do 6. kadencji wyremontowano zespół szkół ekonomicznych 1. i 2. LO, zespół szkół budowlanych i odzieżowych. Natomiast w ramach kompleksowej modernizacji energetycznej budynków stanowiących własność powiatu tczewskiego, remontom poddano zespół placówek specjalnych, Powiatowy Urząd Pracy, zespół szkół branżowych. W 2008 roku przeprowadzono również modernizację spalarni odpadów medycznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie szpitala. Wartość zadania wynosiła ponad 7,5 miliona złotych. Profilaktyka zdrowotna i sprawy społeczne również nie są obce władzom samorządowym powiatu tczewskiego.
Powiat z sukcesem realizuje samodzielnie i we współpracy z innymi podmiotami programy z zakresu profilaktyki zdrowotnej, jak chociażby program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV, profilaktyka raka płuc czy profilaktyka nadwagi i otyłości. Dzięki udziałowi w programach PFRON Aktywny Samorząd czy program wyrównywania różnic między regionami, szerokie wsparcie płynie również w stronę osób niepełnosprawnych. Obecnie Starostwo Powiatowe w Tczewie pracuje również nad wprowadzeniem szeregu udogodnień dla osób niepełnosprawnych w siedzibie urzędu, między innymi w ramach programu Dostępna Przestrzeń Publiczna. Władze samorządowe powiatu dbają również o warunki pracy i poziom kompetencji swoich urzędników, realizujących zadania w jednostkach powiatowych. W latach 2010-2011 powiat tczewski we współpracy z innymi samorządami realizował szeroko zakrojony projekt pod nazwą Ja do urzędu nie chodzę, którego celem było właśnie poszerzenie wiedzy i podniesienie kompetencji urzędniczych oraz wzrost standardów obsługi klientów. 29 grudnia 2009 roku natomiast dokonano uroczystego otwarcia nowej siedziby Starostwa Powiatowego w Tczewie przy ulicy Piaskowej 2. Dwudziestopięcioletnia historia powiatu tczewskiego obfitowała również w wiele wzruszających i ważnych momentów. Wśród nich można wymienić wizytę Jana Pawła II w Pelplinie, która odbyła się 6 czerwca 1999 roku, rozruch Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i wprowadzenie do niej pierwszego większego inwestora, firmy Flextronics, obecnie Flex, a także kampania promocyjna przeprowadzona przez władze drugiej kadencji, która doprowadziła do powstania na autostradzie A1 węzła Stanisławie. Ta autostrada właśnie była poniekąd inicjatorką współpracy powiatu tczewskiego z jej krajowym partnerem, powiatem wodzisławskim. Powiat realizuje współpracę partnerską także z rejonem owidiopolskim, rejonem Prienai, miastem Warchlabi, rejonem Zestafonii oraz stowarzyszeniem Obholtstedet Skraweru Pchus. Jest też członkiem Stowarzyszenia Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot, Związku Powiatów Polskich, LGD Wstęga Kociewia oraz LOT Kociewie. Każda kadencja wniosła swój wkład w kształtowanie się powiatu. Pierwsza i druga kadencja to początki administracyjne, to powstanie specjalnej strefy ekonomicznej, to budowa autostrady A1 i dzięki staraniom władz powiatu udało nam się wygospodarować 3 zjazdy z autostrady A1. Kadencja trzecia to środki Unii Europejskiej. Przeniesienie siedziby starostwa do obecnej placówki na ulicę Piaskową. Z kolei czwarta kadencja to kadencja walki o most tczewski. Nawiązanie współpracy z nowymi podmiotami, z powiatem wodzisławskim. W tym roku obchodzimy 10-lecie podpisania umowy partnerskiej. Również inwestycje w szkołę, w edukację. Jeżeli chodzi o kadencję piątą, dalsza walka o most tczewski, o finansowanie. To są projekty termomodernizacyjne, które trwają do dzisiaj i w tym roku się będą kończyły. Ówczesna kadencja to również edukacja, wzmocnienie placówek zawodowych, nowe wyzwania dla Wydziału Edukacji. Obecna kadencja to czas trudnych i niespodziewanych wyzwań. 3 lata pandemii. Wojna na Ukrainie. Dlatego z tego miejsca jeszcze raz dziękuję wszystkim pracownikom społecznym, wszystkim pracownikom szpitali tczewskich za olbrzymi wkład i trud wniesiony właśnie w pokonanie pandemii. Trwa również modernizacja infrastruktury drogowej. Przypomnę, przeszło 80 km dróg, wiele kilometrów chodników w powiecie tczewskim, kończenie termomodernizacji w szkołach. Jestem przekonany, że naszym następcom zostawiamy powiat w dobrej kondycji finansowej na następne 25 lat.